jedziemy na wyspę Kochrąg. A teraz jedziemy taksówką do portu. Niestety pogoda nie jest zbyt ładna, bo pada deszcz. Ale pewnie zaraz przestanie. Tutaj na razie nasze bagaże i będziemy czekać na nasz statek. Tym statkiem płyniemy. Jesteśmy już na łódce i czekamy na płynięcie. Przyszli z różnych resortów Absurda i Jumbo musiała wziąć ze statku i wzięła nasze walizki. Enjoy your stay. Thank you. Tak wygląda nasz domek. Tutaj mamy kiszczalnię, jakieś miejsce, kuchnia, taki stolik. Tutaj jest duże łóżko. Myślę, że to będzie rodziców tutaj tak w salonie. Tak, takie słoniki z ręczników. Tutaj jest taka część dzienna, jakaś kanapa, stolik. Teraz wyjdźmy tutaj. O, tu jest kolejny pokój. W sumie nie wiem, czy to będzie nasz, czy rodziców. Też słoniki są, tak. Klimatyzacja, więc jest fajnie chłodno. Dobra, więc tutaj pewnie będzie łazienka. Tak, tu jest łazienka. Jechać motorami i zwiedzać wyspę do głównego portu. Tam są jakieś sklepiki i jeszcze można na jakieś plaże takie ładne. Zobaczymy jeszcze jak będzie. Sorry. Czy skutery? A Piotko, to się lepiej. To jest ta wioska w Rybackiej, w której zatrzymaliśmy się, jak płynęliśmy z łódką. Musimy zawrócić.
Próbujemy tam wjechać. Tak, jedziemy na ten Coconut Beach i chyba tutaj okazuje się, że tu się zostawia motor i trzeba tam iść na pieszo, więc nie wiem, czy będziemy tam iść. Nie wygląda, jakby tam miało być jakieś przejście. Ale próbujemy motorem. Chyba nie ma szans, żeby tam dojechać. Trochę się wywaliłam, bo widzicie, że tam jest strasznie stromo, więc jednak nie idziemy, bo tak by było stromo cały czas. Bo musimy zawrócić. Do portu mamy. Ja z tatą dojechałam. Ale mama z misią jeszcze nie, bo jest strasznie śliska droga. Jest to tam prawie kilka razy się wypaliłam. To jest właśnie plaża 4K Beach. Doszliśmy do niej idąc plażą Long Beach w prawą stronę. Tutaj z jednej strony jest morze, a z drugiej strony jest jakaś też morze, tutaj widzę teraz dopływa. Też woda. Dalej chyba nie przejdziemy. Chyba, że morzem. Idziemy na śniadanie.
jest Singapurze. Morning. Mamy płatki, można sobie brown, owoce i tosty. Oprócz tego zamawia się jeszcze jakieś dodatkowe jajka, czy naleśniki. Do wyboru. Czekamy na nasze jedzenie i nagle się prąd wyłączył. No, jest prąd. Jednak nie. Thank you. Idziemy już na łódkę. Wracamy do Sihanoukville.